Brawo. Chciałem pogratulować nie tylko wykonania, ale i doboru repertuaru również, dlatego że repertuar bardzo zróżnicowany, bardzo wszechstronny i właśnie w ten sposób się zaprezentowałaś. Może zacznę od końca, to znaczy od Skriabina, który bardzo mi się podobał, bo pokazałaś, że stać cię mimo młodego wieku na taki lwi pazur, co w Skriabinie jest rzeczą istotną i konieczną. Pokazałaś również, że słyszysz harmonikę skriabinowską i znakomicie uchwyciłaś rzecz najważniejszą dla Skriabina, czyli raptowne zmiany nastroju od dużego forte do subita piana, które łączą się z natychmiastową i raptowną zmianą harmoniki, która u Skriabina jest bardzo rozbudowana, więc to mi się bardzo podobało. Bardzo mi się również podobał Bach, dlatego że bardzo ładnie przeprowadzałaś wszystkie głosy. Duże brawa za preludium, zwłaszcza za te tryle, które, no wiemy wszyscy, są nie bardzo wygodne. I bardzo ładnie je realizowałeś, dlatego że teoretycznie były one właściwie precyzyjne i wyrównane, natomiast one sprawiały wrażenia takiego barokowego ad libitum. I to przeprowadzałeś zarówno z konsekwencją, zarówno w prawej ręce, jak i w lewej. To rzeczywiście rzecz cenna i godna uwagi. Osobiście nie bardzo lubię takie ściszenie na końcu preludium, bo dla mnie zawsze rozwiązanie durowe jest rozwiązaniem pozytywnym. A ściszenie w momencie, kiedy rozwiązujemy utwór, który jest w tonacji molowej na dur, mnie osobiście to nie przekonuje, ale to jest rzecz gustu, z tym nie dyskutuję. Bardzo ładnie przeprowadzałaś też fugę, zwłaszcza wszystkie przeprowadzenia były konsekwentne. I co mi się podobało, frazowanie w każdym pokazaniu tematu było dokładnie takie same, co wcale nie jest takie łatwe, żeby nie tylko pokazać dany temat, ale również frazowanie w obrębie danego tematu. Podobało mi się również stretto na końcu. Też, szczerze mówiąc, nie jestem przekonany co do załamania po stretto, dlatego że po tym stretto zrobiłeś załamanie agogiczne, trochę i dynamiczne. Ja bym przeprowadził to, że tak powiem, już do samego końca, budując napięcie do ostatniego akordu, ale to jest moja mała taka dygresja. Natomiast również podoba mi się Chopin, utwór bardzo w sumie mało grywany, a wbrew pozorom, mimo że to był młody frycek, jak ja mówię, opus 1, utwór bardzo trudny, dlatego że rondo, ale z elementami wirtuozowskimi oczywiście. Te obiegniki naprawdę są niewdzięczne dla pianisty, natomiast one wszystkie służą linii melodycznej. I tak jak podobało mi się bardzo, jak zakończyłaś ten utwór, wybitny polski pianista Józef Hoffmann do wszystkich swoich uczniów mówił: pamiętajcie, na estradzie zaczyna się od drugiego razu. Otóż muszę powiedzieć, że bardzo mi się podobało ostatnie pokazanie tematu, tuż przed końcem. Dlatego że pokazałaś właśnie, że jest to rondo, że jest to młodzieńczy utwór, że jest to brawurowy w sumie utwór z nastrojem. A miałem takie wrażenie, że na samym początku tak jakbyś się obawiała tego utworu. Ja wiem, że dla nas, zresztą jak dla wszystkich pianistów, Chopin jest bardzo trudnym kompozytorem, bo oczywiście my wszyscy mamy własne wyobrażenie o tym kompozytorze, o tym genialnym twórcy i o danym utworze. Ale musimy pamiętać, że w momencie, kiedy my jesteśmy na estradzie, to jest nasz Chopin. I dlatego naprawdę Józef Hoffmann miał rację. Zawsze zaczynajmy od tego drugiego razu. I szczerze ci gratuluję i życzę sukcesów. Dziękuję bardzo. Nie wiem, czy mamy jeszcze czas. Ja tylko kilka słów dosłownie. No, jak zacząłem słuchać twojej muzyki, to pierwsze słowa, które sobie tu zanotowałem, nawet to jest spokój, kontrola i elegancja. I mam takie pytanie w związku z tym do ciebie, czy często zdarza ci się ryzykować na scenie? Raczej nie, aczkolwiek zdarza się. No właśnie, bo tutaj mamy taką sytuację konkursową, gdzie często rezygnujemy właśnie z pójścia na całość, z takiego szaleństwa, z zapomnienia się w muzyce na rzecz tej perfekcyjnego odtworzenia dźwięków. I tutaj brakowało mi czasami właśnie takiego pójścia na całość, kiedy mogłabyś nawet troszkę zaryzykować kosztem może nawet jakichś drobnych niedokładności, ale jednak pokazania większej dawki emocji. Tego życzę ci w przyszłości. Dziękuję. Dziękuję bardzo.